Stanowisko jego autora nie sposób odnieść wrażenia i stanowi to pismo definitywną odmowę udzielenia informacji publicznych. W tych warunkach w ocenie Prawa i Sprawiedliwości nie można mówić o bezczynności. I to nie jest tak, że sieć obywatelska Łotwo Polska w tym stanie rzeczy jest bezbronna, albo wobec faktu, iż w tym piśmie było brak pouczenia o sposobie zaskarżenia, adresat tej decyzji też powołuje na kanony utrwalone w orzecznictwie, nie może ponosić negatywnych konsekwencji związanych z niezaskarżeniem takiej wadliwej decyzji w terminie, a zatem istnieje możliwość, ażeby ta decyzja została zaskarżona we właściwy sposób. Natomiast podnosząc się... Ta decyzja nie pozbawia też sieci obywatelskiej Łotwo prawa do ochrony z uwagi na brak pouczenia. Istnieje możliwość wyniesienia takiego środka prawnego w każdym czasie, tak? Wraz z wnioskiem przyjmującym. Wraz z wnioskiem o przyjęcie. Tak, odnosząc się zaś do kwestii, którą wywołał sąd w swoim referacji, poprosił o odniesienie się w formie wystąpienia, chciałbym podkreślić, iż w ocenie skarżącego kasacyjnie z treści artykułu 3 ustęp 1 punkt 2. Treści artykułu 3 ustęp 1 punkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej należy a contrario wywieść. Należy wywieść a contrario pogląd, iż nie istnieje obowiązek, nie istnieje prawo osoby żądającej informacji publicznej do wglądu dokumentów, które nie mają postaci dokumentu urzędowego. Iż nie istnieje prawo żądania wglądu do dokumentu prawnych, tak? Tak. Nie istnieje taka możliwość okazania i udostępnienia tego dokumentu, co w ocenie Prawa i Sprawiedliwości nie pozbawia osoby żądającej informacji do zażądania, do złożenia wniosku o udzielenie informacji na temat tego, co taki dokument zawiera. Nie istnieje w związku z tym możliwość udostępnienia skali takiego dokumentu, co nie pozbawia prawa do informacji publicznej o treści tego dokumentu. O ile nie zaistnieją przesłanki negatywne, tak. Przewidziane. Dziękuję. Tak, bardzo dużym skrócie opowiem, jakie to jest stanowisko. Myślę, że mamy pełne stanowisko Polskiego Sądu Administracyjnego, tezami. I zwrócił uwagę na jedną rzecz, która się pojawiła. Dosyć nowa, dla mnie osobliwa odnośnie tego pisma z 26 czerwca 2013 roku, że to jest decyzja. Czy to jest pierwszy raz, to w ogóle strona podnosi, to wcześniej się nigdzie nie pojawiło. No natomiast no, tylko trzeba zauważyć, że nie można jednocześnie twierdzić, że coś nie podlega ustawie dostępnej informacji publicznej i jednocześnie twierdzić, że na podstawie tej ustawy została wydana decyzja odmowy. Bo coś jest informacją publiczną, z naszym zdaniem wnioskowana informacja stanowi informację publiczną. Natomiast tutaj brak tej precyzji i teraz, która wcześniej w pismach, jest dla nas dosyć silna i jeszcze...
Sprawiedliwość oraz jednej strony twierdzi, że pismo z dnia 26 czerwca 2013 roku jest decyzją wydaną w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej o pamięci udostępnienia, a jednocześnie kwestionuje zastosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej.